Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Święta wielkanocne przeżywa dobrze ten, kto dobrze przeżył Wielki Post. A to przecież długi okres 7 tygodni, kiedy rozważamy najważniejsze tajemnice naszego zbawienia. Widzimy, dlaczego Chrystus przyszedł na ziemię. Realizuje swój zamiar Boży, zamiar zbawczy. Umiera na krzyżu, żeby dać dowód miłości, żeby dać dowód prawdy słowom, które przez swoje publiczne życie głosił, żeby pokazać nam Ojca i prowadzić nas do tego Ojca. Chrystus zmartwychwstały posyła Ducha Świętego, żeby ożywiać Kościół darami swego zmartwychwstania i swojej męki. To bardzo ważne święto w historii, w tradycji, ale też i w wyznaczaniu punktów oparcia dla naszej wiary. Przyjmujemy objawienie Boże, przyjmujemy Boże prawdy właśnie w oparciu o wielki autorytet tego, który dla nas przyszedł na ziemię, dla nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Święta wielkanocne przedłużają się przez święto miłosierdzia Bożego. Kolejna prawda, która jest jeszcze jaśniejsza w ukazaniu Bożej miłości, miłości miłosiernej, miłości, która jest uprzedzająca, miłości, która jest wybaczająca, ale jednocześnie powinna być twórcza, jeśli ma być prawdziwa. Prawdziwa jest miłość Boga. Trzeba, żeby i nasza miłość, nasza odpowiedź była również prawdziwa. Ojciec Święty Franciszek ogłasza rok miłosierdzia. Bardzo harmonizuje ta inicjatywa duszpasterska z tegorocznym naszym wysiłkiem duszpasterskim w Polsce, kiedy rozważamy zachętę Pana Jezusa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Problem nawrócenia brzmi w niejednym uchu niepokojąco, ale to przecież bardzo twórcze zaproszenie. To przecież miłosierne zaproszenie. Nawrócenie jest zwróceniem się do źródeł, zwróceniem się do Boga. Jest otwarciem się na to, co powinno i może być najważniejsze i najpiękniejsze w naszym życiu. Chciałbym życzyć wszystkim przeżywającym te święta, żeby znaleźli drogę do Pana Boga, żeby poczuli się blisko, że Chrystus ich kocha, że to coś ważnego wydarzyło się tam na Golgocie, tam w Wieczerniku, także ze względu na nas, ze względu na mnie, że to ja mam swój udział w męce Chrystusa przez moje słabości i grzechy, ale mam swój udział w pokonaniu grzechu, słabości i szatana przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest prawda wiekopomna. To jest prawda fundamentalna dla naszej wiary i dla motywów życia według tej wiary. Niech więc ożyje wiara i pragnienie godnego życia w każdym sercu. Pragnienie naprawienia tego, co może było niewłaściwego do tej pory. Pragnienie przybliżenia do tego źródła pokoju i radości także naszych najbliższych. Zakończę także życzeniem, które Ojciec Święty Franciszek skierował w czasie swoich pierwszych życzeń papieskich do Kościoła Powszechnego, do żywego Kościoła, do każdego z nas. Niech zmartwychwstały Jezus wejdzie w Twoje życie. Przyjmij Go jak przyjaciela. Jeśli zdaje Ci się, że trudno za Nim iść, nie lękaj się. Bądź pewien, że On jest blisko Ciebie i obdarzy Cię pokojem, którego szukasz. Chrystus jest przyjacielem każdego z nas przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, przez swoje miłosierdzie, które pragnie nam okazać. Błogosławionych świąt.
Życzę wam wszystkim, bracia i siostry, rodacy.